Dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym daily vlogu. Dzisiaj zaczynam ten film, zaczynam swój dzień, słuchajcie, od bardzo ciekawej konferencji, która odbywa się właśnie w hotelu Nowotel. Jest to konferencja marki Nuskin. Jestem tutaj razem z Krysią, która mnie zaprosiła. Zobaczymy, co się będzie działo. Podobno ma być dużo bardzo ciekawych wykładów, także zapowiada się naprawdę interesujący dzień. A ponieważ ja stwierdziłam, że chciałabym bliżej poznać markę, osoby, które tutaj pracują, które działają w marce, myślę, że jest to najlepsza okazja do tego, żeby właśnie dzisiaj zapoznać się bliżej z Nuskin. O tam właśnie będzie się odbywała za moment konferencja, także idę i zabieram was ze sobą. Dzień dobry, kochana! Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz mi, co my tutaj dzisiaj robimy? Dzisiaj jesteśmy na kick-offie zespołu Intimates. Tu mamy panel szkoleniowy, merytoryczny. Będziemy mówić też o planach Nuskina na 2023 rok. Będzie dużo informacji. Dużo informacji zarówno dla osób, które już są w biznesie dłuższy czas, ale tak samo dla nowych osób. Tak, muszę wam powiedzieć, że jesteśmy już po kilku takich prezentacjach, które były naprawdę bardzo ciekawe. A tak w ogóle to cieszę się, że widzę cię w nowym roku, z nową energią. Ja ciebie również. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj przyszłaś, więc możesz zobaczyć troszeczkę jakby szerszego świata na skinę, więc super. Poznajemy dzisiaj markę. Jestem już w domu, muszę wam powiedzieć, że konferencja była genialna i bardzo się cieszę, że miałam możliwość, żeby wziąć w niej udział. Oczywiście po powrocie do domu, wieczorową porą, aperolek, którego zrobił mi mój Massimo, idealnie pod kolor mojego golfu, ale postanowiłam, że się do was odezwę, ponieważ jest ku temu okazja i bardzo ważna sprawa, którą chciałabym dzisiaj poruszyć z wami. Dotyczy ona oczywiście tego, co się aktualnie w tej chwili dzieje z moim kontem na Instagramie i tysiącem pytań, które od was dostaję. Wy ten film zobaczycie za jakiś czas, czyli mam nadzieję, że do tego momentu już sprawa zostanie rozwiązana i odzyskam moje konta. Natomiast muszę poruszyć tę kwestię, ponieważ będzie ona związana z moją decyzją odnośnie biznesowego Facebooka. I już wam tłumaczę, o co chodzi. Otóż bardzo dziękuję na wstępie wszystkim osobom, które się zainteresowały, martwiły, dopytywały, co się dzieje, gdzie jestem, skoro mnie nie ma, dlaczego moje konto na Instagramie nie funkcjonuje, dlaczego moje konto na Facebooku nie działa, co się w ogóle ze mną dzieje. Otóż moi drodzy, 5 stycznia o godzinie 19, przed 19, zaczęłam dostawać komunikaty, że ktoś próbuje wejść, włamać się na mojego prywatnego Facebooka. Oczywiście ja nie jestem głupia i po ostatniej sytuacji, słuchajcie, ustawiłam wszystkie, ale to wszystkie możliwe zabezpieczenia moich kont, no po prostu wszystko już. I tak wcześniej miałam te uwierzytelnienia dwuskładnikowe, numery, jakieś pytania dodatkowe i tak dalej.
No ale teraz pozmieniałam hasła, poustawiałam wszystko, co miesiąc zmieniam hasła, po prostu działam tak, żeby już ta sytuacja się nie powtórzyła. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że osoba, która próbowała się dostać na mojego Facebooka, oczywiście się tam nie dostała, bo nikt nie przechwycił mojego konta. Natomiast widząc nietypową aktywność na moim koncie, Facebook zdecydował, że zablokuje mi konta dla mojego bezpieczeństwa. Rozumiecie to? Jakiś po prostu absurd. Absurd nad absurdami. Skoro mam pozakładane wszystkie możliwe zabezpieczenia mojego konta, nie publikuję żadnych treści, które naruszają regulamin Facebooka. Pojawiam się na tym Facebooku naprawdę, uwierzcie mi, bardzo sporadycznie. I ktoś próbuje się dostać i nie ma takiej możliwości, żeby się dostać. Ja informuję o tym Facebooka, że to nie jestem ja, żeby miał to na uwadze i chronił moje konto. To ja się pytam, dlaczego Facebook robi mi taki prezent i blokuje mi konta. Dlaczego konta? No dlatego, że konto prywatne było powiązane, jest powiązane z kontem biznesowym facebookowym, czyli tym takim fanpage'em jakby, a z kolei to konto facebookowe, fanpage'owe jest połączone z Instagramem. Dla tych osób, które Instagrama nie posiadają, żeby mogły sobie podglądać posty, które sobie na Instagramie wstawiam, relacje i całą resztę. I myślałam, że to jest dobre rozwiązanie, jednak bardzo mocno się pomyliłam, ponieważ te konta są zablokowane. W tym momencie, tak jak powiedziałam, cała sytuacja miała miejsce wieczorem 5 stycznia. Dziś mam 7 stycznia wieczór. Ja oczywiście się odwołałam, bo mam na to 30 dni, żeby się odwołać od decyzji Facebooka. Jeśli bym tego nie zrobiła, to wtedy konta zostają zablokowane całkowicie i nie ma możliwości, żeby ich odzyskać. Natomiast słuchajcie, odwołałam się na wszystkie możliwe sposoby, z każdego telefonu, z komputera, z różnych miejsc. Słuchajcie, odpowiedź miała być do jednego dnia. Na Instagramie dostałam komunikat, że w ciągu 24 godzin, najpóźniej w ciągu 24 godzin, konto zostanie odblokowane. Już mijają prawie 2 dni, konta dalej są zablokowane, ja nie mogę nic zrobić, muszę po prostu czekać. Dziś mamy sobotę. Jutro niedziela, pewnie Facebook nie będzie działał tak jak powinien, a więc czekam do poniedziałku. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie chcę mi się wierzyć w to, że moje konta nie zostaną odblokowane, bo tak naprawdę nie ma żadnych podstaw do tego, żeby te konta zostały zablokowane. A Facebook zrobił mi to, nie wiem, po złości, bo na pewno nie jest to dla mojego bezpieczeństwa, bo blokując moje konta, nie z mojej winy, zabiera mi wszystkie możliwe, słuchajcie, wszystkie możliwości, które mam. Już nie mówiąc o tym, że przecież media społecznościowe są miejscem, w którym ja pracuję. To jest moja praca. Instagram, który prowadzę już od kilku dobrych lat, na którym jest tak dużo różnych materiałów. Zbudowana społeczność i nie wyobrażam sobie, żebym w tej chwili musiała to wszystko odbudowywać. Już nawet nie chodzi o te materiały, które tam są, ale żeby odbudowywać całą tą społeczność. Słuchajcie, nawet nie przychodzi mi to do głowy. Po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, słuchajcie, dwóch rzeczy. Pierwszej, po co ktoś robi takie rzeczy, że próbuje się dostać na czyjeś konto? Po co? No powiedzcie mi po co? Żeby, nie wiem, pobrać zdjęcia, które tam się znajdują i wykorzystać je gdzieś? Żeby, nie wiem, dowiedzieć się, jakich mam znajomych? Bo ja mam, słuchajcie, wszystko ukryte na profilu prywatnym. I tak naprawdę nikt z zewnątrz, kto nie jest moim znajomym, kogo nie znam, nie może zobaczyć ani moich zdjęć, ani informacji na mój temat, ani moich znajomych. Wszystko jest ukryte. Więc ja się pytam, po co ktoś coś takiego robi? Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie coś takiego robią, skąd bierze się ta złośliwość w ludziach, skąd bierze się ta chęć, nie wiem, zhakowania komuś konta i dlaczego to jestem po raz kolejny ja. A druga sprawa, której kompletnie nie rozumiem, dlaczego Facebook zamiast chronić swoich użytkowników, od razu blokuje im konta. Blokuje im konta. Nie wiem, słuchajcie, jak ma to działać i powiem wam, że jestem zniesmaczona, zła w całej tej sytuacji, nie podoba mi się to i w związku z tym
podjęłam decyzję o rezygnacji z Facebooka. Ja wiem, że na moim Facebooku biznesowym zgromadziła się grupa około 8 tysięcy osób, za co jestem niesamowicie wdzięczna i jest tam ogromna ilość osób, które wiem, że nie posiadają Instagrama, które po prostu tego Facebooka lubią wykorzystywać i one się tam udzielały, pisaliście mi wiadomości, udzielaliście się w postach, udzielaliście się pod postami, w zdjęciach, komentarzach itd., itd. Jestem Wam za to niesamowicie wdzięczna, ale dzisiaj postanowiłam, że muszę to wszystko rozdzielić. I jeżeli się uda, że Facebook odblokuje mi moje konta, w tym Instagram, zobaczę, czy jest taka opcja, żeby ten Instagram oddzielić od Facebooka, żeby te konta były ze sobą już więcej niepołączone i treści, które publikuję na Instagramie, pojawiały się tylko na Instagramie. W związku z czym moja aktywność na Facebooku po prostu zniknie. Jeśli jesteście osobami, które posiadają konto na Facebooku biznesowym, tym moim fanpage'u i oglądacie dzisiaj ten film, to chciałam Was z góry za to przeprosić, że odbiorę Wam taką możliwość kontaktu ze mną właśnie na tym Facebooku, konto, które najprawdopodobniej usunę, nie wiem czy rozłączę, czy usunę, jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało, ale być może będziemy musieli się tam pożegnać i chcę, żebyście o tym dzisiaj wiedzieli. Jeśli macie taką możliwość, że macie tego Instagrama, to zapraszam Was bardzo serdecznie na moje konto na Instagramie, gdzie będziemy mieli kontakt, ewentualnie właśnie na YouTube'a, gdzie tutaj będziemy mogli sobie rozmawiać i tak dalej. No przykro mi, że doszło do takiej sytuacji, ale powiem Wam, że ja już mam po prostu tego dosyć. To już jest drugi raz, kiedy przytrafia mi się podobna sytuacja z Facebookiem, kiedy Facebook blokuje moje konto i przez to, że mój Instagram jest powiązany z tym Facebookiem, ja z automatu mam też blokowany Instagram i tak naprawdę nie zależy mi, słuchajcie, na tym moim profilu prywatnym facebookowym, ale zależy mi na tym Instagramie, który jest miejscem mojej pracy i ja po prostu nie chcę tego tracić, nie chcę tracić kontaktu z Wami, nie chcę tego od wszystkiego, tych lat mojej pracy włożonej w ten Instagram tracić. Więc mam dosyć tych nerwów, ten początek roku to jest w ogóle... nie pytajcie. Więc dzisiaj chciałam Was z jednej strony przeprosić za to, co może się za chwilę wydarzyć, a z drugiej strony po prostu przekazać Wam, jak wygląda sytuacja i tyle. I jeszcze jedno, zanim się z Wami pożegnam i dopiję mojego Aperola, to chciałam Wam powiedzieć, że zastanawiam się nad tym, by nagrać film z podsumowaniem 2022 roku i być może z takim wejściem w 2023 rok, plany i tak dalej. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki film tutaj na moim kanale. Ponieważ mam pewne plany, trochę będzie zmian tutaj na tym moim kanale, w ogóle zmian w moich mediach społecznościowych, chciałabym powiedzieć, że zaczyna się taki mały rebranding z Coco Collection, więc o wszystkim się dowiecie, ale dajcie znać w komentarzach, czy właśnie chcielibyście zobaczyć taki film z podsumowaniem roku. Ja już coś takiego robiłam w zeszłym roku, wiem, że ten film Wam się podobał, więc może tym razem też coś takiego powinnam zrobić, czekam na Wasze komentarze. Dzień dobry w niedzielę. Patrzcie, co u nas tutaj się już robi na obiad. Och, dzisiaj będzie pyszny kurczak zapiekany z ziemniakami, z warzywami. Od rana Massimo w kuchni, więc będzie pyszny obiad. A ja, moi drodzy, dzisiaj zaczynam dzień od spotkania z dr Pander, ponieważ chcemy ustalić plan działania na kolejne tygodnie. Przygotować publikacje dla Was na Instagramie, jak oczywiście odblokują mi moje konta. I właśnie wychodzę, więc pomyślałam, że tak szybko pokażę Wam, co mam na dzisiaj na sobie. Golf Zary w biało-czarne paski, do tego sweterek trochę taki w stylu a la Chanel, marynarkowy, ale słuchajcie, jest to dodatkowy sweterek. Strasznie dzisiaj wieje. Też jest Zary i ma już kilka dobrych lat. Pasek Pinko, spodnie, jeansy takie rozszerzane na dole z Zary. Sportowe buty Michael Kors. Zakładam resztę. O, proszę, jaki tam intruz wskoczył na szafki. Dopełnieniem mojej stylizacji jest chusta Pinko, żeby trochę przełamać, słuchajcie, ten biało-czarny look. I płaszczyk granatowy z Zary. Torebka Michael Kors, jestem gotowa, jadę na spotkanie z dr Pander i widzimy się
za chwilę, już w domu na obiadku. Obiecałam, że pokażę Wam, co przywiozłam sobie z Włoch i to jest mój pierwszy zakup, czyli botki Michaela Korsa, kupione oczywiście w outlecie. Drugi zakup też jest z outletu i też jest z Michaela Korsa, ale botki. Botki, jak widzicie, w takim jasnym odcieniu, podeszwa wykonana po części z gumy, po części z takiej drewnianej podstawy, wykończenia w złocie, logo Michaela Korsa, z jednej strony wiązane, tutaj mamy też suwak, proszę bardzo, nie są ocieplane, ale są za to bardzo wygodne, już je oczywiście miałam na nogach, no bo nie mogło być inaczej, brakowało mi botków w takim jasnym odcieniu. Była też dostępna wersja brązowa, ale powiem Wam, że ta brązowa już nie wyglądała tak za ciekawie. I teraz tak, ile za nie zapłaciłam? Botki kosztowały normalnie 229 euro, a plus do tego były przeceny, dodatkowe przeceny, czyli minus 130 euro, minus 20 euro, bo był jeszcze dodatkowy rabat i tak naprawdę wyszło mi niecałe 80 euro. 79, widzicie tutaj, 79 euro. Więc słuchajcie, no w takiej cenie to stwierdziłam, że biorę. I powiem Wam, że jestem z nich bardzo zadowolona. Cieszę się, że je sobie kupiłam. Będą fajnie się prezentowały do takich prostych, zwykłych stylizacji, do jeansów, nawet do sportowych spodni. Zobaczymy. Na pewno się Wam w nich pojawię, pokażę. I kolejna rzecz, którą przywiozłam z Włoch, już Wam wrzuciłam zajawkę w jednym z daily vlogów, że jest to dres. No właśnie, jest to dres marki Michael Kors. Ja na ten dres, słuchajcie, czaiłam się jeszcze w Polsce, ale jak zobaczyłam go właśnie w outlecie, to stwierdziłam, mierzę i biorę. I w sumie dobrze zrobiłam, bo z tego co słyszałam, to skończyły się w Polsce już rozmiary tych dresów. A ja mam XS spodnie i XS bluzę. Tak ona wygląda. Zaraz założę ten dres na siebie i Wam pokażę co i jak. Natomiast zobaczcie, tutaj mam rachunek. Za całość zapłaciłam niecałe 140 euro. Czyli znowu, nie dość, że były przeceny, to jeszcze miałam ten dodatkowy rabat. No i się udało, słuchajcie, w tej cenie 140 euro, to jest, powiem Wam szczerze, całkiem, całkiem dobrze. Dobra, zakładam dres i pokażę Wam, jak w nim wyglądam. No dobrze, zaczniemy od bluzy. Powiem Wam, że materiał jest genialny. Wszystkie szczegóły bardzo dopracowane, tak jak na przykład, zobaczcie, suwak w odcieniu złota. Nie odstają absolutnie żadne nitki, no widać, że jest to świetna robota. Mnie oczywiście urzekł nie tylko cały styl tego dresu, ale przede wszystkim ten pomarańczowy kolor, właśnie takie wykończenia pomarańczowe, bo wy wiecie, że ja kocham kolory. Także słuchajcie, bluza w rozmiarze XS prezentuje się właśnie tak, jak widzicie, ma też tutaj kieszonki. No i teraz pokażę Wam spodnie. Dobra, jest ściągacz, jest jest takie wiązanie, które przypomina trochę sznurówki w pomarańczowym odcieniu. Mamy zasuwane kieszenie. No i co Wy na to? Tak jak mówię, spodnie też mam w rozmiarze XS, górę w rozmiarze XS, ale powiem Wam, że ja się genialnie w tym czuję. Ja się naprawdę czuję w tym super i już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła sobie zakładać ten dres, bo ja po prostu kocham dresy. I w takiej cenie, takie rozwiązanie, jak dla mnie, bomba. Ja wiem, że tutaj jest bardzo dużo osób na moim kanale, które nie lubią takich logowanych rzeczy, nie lubią jak tego logo jest za dużo, ale powiem Wam, ja mam swój styl, ja lubię czasami właśnie aż za dużo tego logo, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że w modzie włoskiej, którą oczywiście teraz podglądałam pod koniec roku, okazuje się, że tego logo naprawdę pojawia się dużo. W ogóle widziałam genialny dres, który stworzyło Gucci dla Adidasa albo Adidas dla Gucci. Połączenie logo, kolorystyka, Gucci, tutaj Adidas. No w ogóle, ach! Ja najchętniej to bym taki dres sobie sama, słuchajcie, sprawiła. Ale cieszę się, że mam ten.
i będę go z przyjemnością zakładać, jak tylko zrobi się cieplej. Odliczamy już do wiosny. A dzisiaj wieczorem postanowiłam zrobić taką przepyszną przekąskę. Tutaj widzicie spód do pizzy, który podzieliłam na takie małe kwadraty. Do tego mam mozzarellę pokrojoną w takie właśnie też kawałeczki i suche pomidory. I teraz będę tutaj wkładać jeden taki kawałek mozzarelli, pomidorka na środek, formować z tego kuleczki i później pokażę Wam, co dalej. No i zobaczcie, uformowane kulki ułożyłam na papierze do pieczenia, posmarowałam roztrzepanym jajkiem i posypałam nasionami chia. Wstawiam teraz je do piekarnika na 20 minut na temperaturę 200 stopni i zobaczycie później, co z tego wyszło. No i zobaczcie, jak pięknie to wygląda i pachnie. Wystarczy odłamać kawałek, gdzie mamy jeszcze gorące serek w środku. No i zabieramy się za schrupanie. Oczywiście możecie do tego zrobić sosy, dodać ketchup. Co tam będziecie chcieli? Ale uwierzcie mi, to jest obłędne. A do dzisiejszej wieczornej przekąski postanowiłam, że zrobię jeszcze coś pysznego i zdrowego. A będzie to mianowicie koktajl, który zaraz przygotuję dla mnie i dla Massimo na bazie. Tutaj widzicie banana, maliny, pomarańcze, kiwi, szpinak. Dodam też troszkę odżywki i wodę. Mówi się nowy rok, nowa ja, ale u mnie nowy rok, stara ja, czyli wy doskonale o tym wiecie, że w mojej codziennej diecie takie koktajle mają miejsce lub też wyciskane zdrowe soki. Zresztą pokazuję Wam to wszystko na moim Instagramie. Tak jak mówię, muszą być zdrowe, pyszne, zawierające witaminy i potrzebne nam mikro i makro elementy. Do przygotowania mojego koktajlu wykorzystam Blendigo. Zapewne część z Was pamięta, ja już kiedyś pokazywałam Wam koktajle wykonane właśnie przy użyciu Blendigo. Jest to bardzo fajny blender. A tak przy okazji może Wam przypomnę, dlaczego właśnie Blendigo. No właśnie, moi drodzy, Blendigo to jest bezprzewodowy blender. Bardzo fajne rozwiązanie. Mamy tutaj blender, który super sprawdza się właśnie w przypadku takich domowych koktajli do wykorzystania dla jednej osoby albo dla większej ilości osób. Bateria starcza na 15-20 użyć na jednym ładowaniu i możemy go ładować właśnie przez kabelek USB. Tutaj widzicie wejście do Blendigo. On występuje w różnych kolorach. Ja mam tę nową wersję w kolorze miętowym, ale posiadam też wersję wcześniejszą w kolorze czarnym. I to jest chyba ta jedna z pierwszych wersji, która pojawiła się na naszym rynku. Ha, pojawiła się już dobrych kilka lat temu. Co my tutaj mamy? Fajnie się myje ten blender, fajnie się go rozkręca, bardzo mocne, ostre noże. Jest to blender, który jest poręczny, daje radę, słuchajcie, nawet z mrożonymi owocami. Ja akurat mam tutaj wszystkie owoce świeże, ale już testowałam go też na inne sposoby. Możecie go oczywiście wykorzystywać na różne sposoby, czyli tak jak ja, do robienia koktajli i smoothie. Możecie go zabierać ze sobą na siłownię, możecie go zabierać do pracy, możecie tworzyć nawet w nim fajne desery, na przykład lody. Też Wam pokażę kiedyś taką właśnie moją wersję, jak wykorzystać Blendigo do zrobienia pysznych domowych lodów. To jest też fajna opcja dla osób, które posiadają dzieci, bo możecie tutaj przygotowywać dla nich posiłki. Naprawdę rozwiązań jest bardzo, bardzo dużo. No i dobrze, moja porcja już gotowa. Dodałam odżywkę, dodałam wodę, zakręcam i szykuję właśnie dla mnie, a później zrobię dla Massimo taki bardziej gęsty, bo on lubi bardziej, wiecie, taki, żeby był sycący.
No i zobaczcie, koktajl gotowy, wystarczyła dosłownie chwila. Przelewam teraz do szklaneczek, zaraz go rozkręcę, pokażę Wam też jak wygląda po rozkręceniu i nadaje się do mycia, ale chciałam Wam powiedzieć, że podobno te blendery bardzo szybko się wyprzedają, co jest fajne, mamy tych wersji kolorystycznych bardzo dużo, więc możecie sobie je skomponować w zależności od Waszych upodobań, ale też na przykład do wystroju w Waszej kuchni. Nasze koktajle już gotowe, a ja raz, dwa rozkręciłam Blendigo i umyłam pod bieżącą wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń. Zobaczcie, rozkręcamy blender na trzy części w prosty sposób. Poradzicie sobie z jego czyszczeniem bez żadnych problemów. Przy okazji zobaczcie też jak wyglądają ostrza, które są naprawdę świetnie stworzone do krojenia, do blendowania twardszych owoców, warzyw, a nawet kostek lodu. Także świetna, świetna sprawa. Zostawiam Wam w opisie do dzisiejszego filmu link do tego blendera. Koniecznie zerknijcie, jakie są kolory, jakie są możliwości, co to jest Blendigo i dzięki właśnie temu blenderowi jakie możecie stworzyć super zdrowe, pyszne posiłki, koktajle i nie tylko. Oczywiście wyświetla Wam się również w tej chwili mój kod rabatowy, z którego proponuję skorzystać, jeśli zdecydujecie się na zakup, bo naprawdę warto. A my zabieramy się za naszą kolację, przekąskę, zdrowy koktajl wykonany właśnie dzięki Blendigo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że ten dzisiejszy vlog Wam się podobał. Do zobaczenia, buziaki, pa!